Mecz na pewno mógł się podobać kibicom, wiele emocji, zmian prowadzenia. Troszeczkę źle weszliśmy w to spotkanie, za śpiąco, troszeczkę za dużo strat do połowy, bo aż było 10, nie wiem ile się skończyło finalnie, ale na pewno do połowy było za dużo, dużo nerwowości, dlatego nie mogliśmy znaleźć swojego rytmu długo w tym meczu. Natomiast długo, długo się trzymaliście, grając praktycznie jedną piątką. Czego zabrakło w tych ostatnich sekundach? No myślę, że tak jak pan zauważył, przede wszystkim zdrowia u nas też. Te kontuzje, to szwankuje cały czas, nie możemy w pełnym zestawieniu potrenować, zagrać, także to też jakiś jest tam z naszej strony mały kłopot, ale też nie chcę się usprawiedliwać, bo drużyna z Zastalu też grała wąską rotacją i zostawili również serducho na parkiecie i gratulacje im za zwycięstwo. Na pewno świetny prezent, natomiast jeszcze raz się potwierdziło, że kibice są niesamowici w Zielonej Górze i nie chodzi nawet o ten super prezent, którego dostałem, natomiast to w jaki sposób nas nosili na rękach przez cały mecz, bo mieliśmy oczywiście te wzloty i upadki. I wielkie brawa i gratulacje dla nich na pierwszym miejscu, a z drugiej strony też po tych wszystkich przetrobacjach, które mieliśmy, niesamowita walka wszystkich zawodników i myślę, że to jest drugi taki element, dzięki któremu wygraliśmy ten mecz. Widziałem pana minę po ostatniej akcji gości, takie duże uf pan zrobił. Chodzi o to, że kęp nie trafił. Czasami powiedzmy to, tak, też trzeba mieć trochę szczęścia. W tym roku mieliśmy już tyle nieszczęście, że trochę farta się przyda czasami. Tak pan sobie projektował ten mecz, że to będzie właśnie taka wojna na wyniszczenie, gdzie może zdecydować jedno posiadanie? Tak, znaczy czy będzie jedno posiadanie, czy nie, natomiast ja już wcześniej mówiłem, że to są takie mecze o stawkę i to są mecze, gdzie się nie gra piękna koszykówka. To są mecze, gdzie jest po prostu walka na maksa, walka w parterze, każdy skacze po tą piłkę, każdy walczy. Jest parę martwych po takiej bitwie. Nazwijmy to tak trochę w przenośni, bo chodzi o to, że parę zawodników grało z kontuzjami, z nie do końca wyleczonymi kontuzjami i szacun za to, jak walczyli, pomimo tego, że nie byli na 100% gotowi. Ostatnie kwestie, co z Nowakiem, bo on zapłakany w ręczniku, jakiś uraz? Nowak ma przewlekłą kontuzję, z którą dziś grał i trzeba powiedzieć, że świetnie zagrał. Ja mam nadzieję, że to się jak najszybciej wyleczy i że będzie to taki Nowak, jakiego pamiętamy z początku sezonu. Cieszymy się ze zwycięstwa, bardzo nam jest ono potrzebne, ale zdajemy sobie sprawę, że do takiego spokojnego funkcjonowania i spojrzenia sobie w lustro w kwietniu i powiedzenia, że zrobiłem wszystko, żeby było w porządku, wszystko, to jeszcze daleka droga i kilka tych meczów musimy wygrać, żeby po prostu unormować tą sytuację, którą mamy w tabeli. Więc cieszymy się, fajnie, że wygraliśmy. Bardzo jesteśmy wdzięczni za całe wsparcie, ponieważ przy takiej atmosferze grało się nam super, łatwiej o wiele i myślę, że to też był jeden z czynników, dzięki któremu wygraliśmy. To była wielka bitwa. Co zadecydowało o wygranej w końcówce? Myślę, że oddaliśmy lepsze rzuty i wykreowaliśmy też przede wszystkim lepsze rzuty. To, co chcieliśmy zagrać, ci gracze, którzy mieli dostać piłkę, dostali ją i wydaje mi się, że dzięki temu wygraliśmy. Tam padło 2-3 takie troszeczkę szalone rzuty graczy, którzy trafiali dzisiaj seryjnie, ale w ostatnich 2-3 akcjach spudowali, na nasze szczęście. A pan dał sygnał do ataku w czwartej kwarcie, te trójki, chyba dobry sygnał, zwłaszcza, że miał pan tą przerwę, tak? Jakby cieszę się, że pomogę na pewno zespołowi na tyle, na ile mogę, staram się pomagać. Nie jest to na pewno też dla mnie łatwa sytuacja i troszeczkę nowa, przez to, że przez ostatnie 3 tygodnie tak naprawdę 2 dni trenowałem normalnie z drużyną, a jednak ja należę do takich graczy jeszcze młodych, takich, którzy muszą dużo pracować, czuć ten rytm treningowo-meczowy, żeby lepiej funkcjonować, ale cieszę się, że chłopacy znaleźli mnie na jakichś czystych pozycjach i dzisiaj trafiłem. Można było się spodziewać, że może być punkt za punkt, natomiast byliśmy drużyną przeważającą przez 30 minut, jak tam spojrzałem, byłem na konferencji, dostałem kartkę i tam było, że Zielona Góra na prowadzeniu przez 30 minut, to znaczy, że byliśmy lepszą drużyną w tym spotkaniu. Nie ustrzegliśmy się błędów, natomiast Sokół też bardzo mocno walczył o to, żeby wygrać to spotkanie
wiadomo jaka była stawka i całe szczęście, że wyszliśmy z tego zwycięstwa. No właśnie, stawka, wszyscy o niej mówili, to nakręca, czy troszeczkę potrafi podwiązać nogi? No panu pewnie nie, ale jaki był klimat w drużynie przed takim meczem? Bo wszyscy trąbili na lewo i prawo. Ja tutaj powiem szczerze, dawno takiego poruszenia przed pojedynczym meczem koszykówki w CRS-ie nie widziałem. Po co? No dostaliśmy łupnia od trefla 50 punktami, więc nastroje były bardzo, że tak powiem, poważne i parę poważnych słów sobie powiedzieliśmy i wiedzieliśmy, że wyjdziemy, znaczy jako drużyna wiedzieliśmy, że wyjdziemy po prostu dużo lepiej niż na trefla i będziemy skoncentrowani, tak? I faktycznie przygotowaliśmy się do meczu na tyle, ile byliśmy w stanie, ale wszyscy byli naprawdę gotowi i do poświęceń dzisiaj i dzięki temu odnieśliśmy zwycięstwo. Na ile to zwycięstwo jest ważne? Wiadomo, że z punktu widzenia tabeli bardzo, ale taki Zastal cały czas gdzieś przeprogramowujący się musiał podjąć rękawice już w tym momencie. Na ile to zwycięstwo w takim kontekście jest ważne, w kontekście też kolejnych meczów, budowy siebie trochę na przyszłość? Dla nas każde zwycięstwo jest bardzo ważne. No, to jest w tym momencie gdzieś tam, jak okupujemy gdzieś dolne rejony tabeli, jesteśmy nominowani do spadku, że tak powiem. Dostaliśmy nominację przez naszą też grę, także no cóż, nie mieliśmy za dużo zwycięstw, więc naprawdę potrzebujemy tych zwycięstw i zawsze odnieść zwycięstwo jest bardzo dobrze, szczególnie w tak ważnym spotkaniu i na pewno mamy teraz małe punkty z Łańcutem. Lepsze odskoczyliśmy od nich jeszcze na kolejne zwycięstwo, więc tak naprawdę Łańcut musi dwa mecze więcej wygrać od nas, żeby nas przeskoczyć, więc pierwsze zadanie wykonane, no, natomiast trzeba patrzeć jeszcze w przyszłości. Nie wolno popadać w jakiś hura optymizm, tak? Nie ustrzegliśmy się błędów, ale wiemy, nad czym musimy pracować i na pewno jak się zgramy wszyscy, tak jak z nowymi zawodnikami, oni będą znali już system, dotrzemy te niuanse, które są bardzo ważne, żeby zdobywać czasem łatwe punkty albo żeby pomagać sobie w obronie tak jak należy, no to będzie nam się grało dużo łatwiej. Mecz walki dzisiaj, szło nam nieźle przez cały mecz, ale drużyna z Łańcuta trafiała bardzo ciężkie rzuty, mieli dużo szczęścia dzisiaj, no bo to były trudne rzuty, ale cieszę się, że utrzymaliśmy intensywność, nie podłamały nas te ich udane akcje i w końcu w wyniku my jesteśmy górą. Słówko o tej samej końcówce, jak ona z Twojej perspektywy wyglądała, bo tutaj naprawdę każdy wstrzymał oddech. Tak, no staraliśmy się robić jak najmniej błędów, grać mądrze w ataku i to nam się udało w większości. Może kilka rzutów nie trafiliśmy, ale to były dobre akcje, zaplanowane, to chcieliśmy robić. Po prostu rzuty czasami wpadają albo nie wpadają. Po drugiej stronie broniliśmy nieźle, ale no tak jak mówię, mieli dużo szczęścia, mają też dobrych zawodników, trafiali ciężkie rzuty i no prawie im się udało, ale prawie. Jak to jest grać taki mecz chyba w nie najlepszym dla siebie momencie sezonu? Myślę tu o zdrowiu, ale też o tych nowych zawodnikach, którzy doszli. No wy jesteście w przebudowie, wy się przegrupowujecie, a tu trzeba grać mecz, ktoś powie, o życie nawet. Bardzo ciężko się gra, no bo tak jak pan powiedział, jesteśmy w przebudowie, mamy nowych zawodników. Na palcach jednej ręki możemy zliczyć, ile mieliśmy treningów razem w pełnym zestawie. To jest bardzo ciężkie później wyjść na mecz, grać zespołowo, wiedzieć, kto co lubi robić, złapać ten timing. Ale no, nie możemy teraz brać tego jako wymówki. Musimy po prostu każdy trening, każdy mecz brać jako szansę, żeby się poprawić i mamy nadzieję, że ta przebudowa nam przyniesie efekt na koniec. Ten szósty zawodnik pomógł? O tak, atmosfera była świetna dzisiaj. Bardzo dziękujemy kibicom, bo jak nie było tych sił, to swoimi krzykami i brawami dawali nam tą ekstra energię. Bardzo się cieszymy, że tak licznie dzisiaj przybyli i mamy nadzieję, że w następnych meczach też tak będą przybywać.